Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej realizacji systemu magazynu energii razem z oczywiście instalacją fotowoltaiczną. System off-grid, bo na chwilę obecną dom dopiero będzie budowany. Instalujemy akumulatory, falowniki wiktronowskie, oczywiście fotowoltaikę na SolarEdge'u. Także zobaczycie, jak to będzie działać. Niewielki magazyn, bo to na start. Ale na potrzeby budowlane, że tak powiem, spokojnie wystarczy. Inwestor na pewno będzie zadowolony, bo nie będzie musiał jechać na agregacie. Także lecimy! No i tak właśnie wygląda początek instalacji. Właściwie to już nie taki początek, bo tu już mamy na gruncie stelaż postawiony. Stelaż jest zaprojektowany pod 22 moduły Trina Solar 430 W peak każdy. Natomiast na chwilę obecną będzie tych modułów 16, ponieważ na razie nie jest aż taka duża moc potrzebna. W przyszłości będzie to rozbudowane właśnie o kolejne panele, które będą założone. Tradycyjnie będę tu pokazywał, jak to będzie wykonane. Wiadomo, że na każdym pod każdym panelem będzie optymalizator mocy SolarEdge'a. Mamy falownik tutaj 10 kW o takiej mocy. I tak to właśnie będzie zainstalowane. Słuchajcie, przenieśmy się teraz na chwileczkę do miejsca, w którym mamy montaż wiktronów. To już chłopaki działają. Już 3 multiplusy. Tak, odpoczywają, tak, chłopaki odpoczywają. Zobaczcie, 3 multiplusiki, dwójeczki, każdy 5000 V na 48 V. Rozdzielnica już powieszona, koryta już wiszą. A chłopaki, ile na razie tu, Andrzej, tu 2 godziny działacie, zdaje się, nie? Tak. No to szybka robota. Także leci bardzo ładnie, za chwilę będziemy kablować. Tam będą pylon deki, będzie magazyn energii, na razie 3 sztuki tylko, bo to będzie oczywiście na razie tak sobie stało bez szafy. Będzie rozbudowywane, wtedy jakby dostaniemy szafę wysoką, pewnie 42 na kilkanaście akumulatorów. Natomiast na chwilę obecną, na potrzeby budowy więcej, nie jest nam tutaj do niczego potrzebne. Montujemy oczywiście busbary, od tego się zaczyna po montażu falowników, tak żebyśmy mieli przygotowany rozdział energii po stronie DC. No i perfetto. I teraz również wyciniamy ławiki do multiplusów, tak aby później można było bez problemu przełożyć sobie pomiędzy nimi, czy w nich właściwie przewody, tak po stronie DC, jak również tutaj od strony AC, tak żebyśmy mieli wszystkie wyjścia wypełnione. Przewody, które tutaj widzicie w tej chwili, to jest część AC. Chłopaki tutaj odmierzają odpowiednie długości tych przewodów, tak żeby starczyło ich do rozdzielnicy. No i są one w tych otworach wyciętych w ławikach właśnie montowane w odpowiednich miejscach. Czyli na AC in i na AC out. Wszystkie przewody oczywiście bardzo precyzyjnie topinamy frytkami do koryta, tak aby się nic nie ruszało, i jak widzicie wszędzie zainstalowane są na krawędziach właśnie krawędziówki, tak aby te przewody nigdzie nie mogły zostać uszkodzone. No i odmierzanie kawałków do ostatniego falownika. No, idziemy zobaczyć, jak chłopakom idzie przy fotowoltaice. O, lecą do roboty, dobra. No i tak się powinno pracować właśnie, nie? Już po robocie. Wykonawca nie chce płacić, no to jutro ucinamy nogi przy samym gruncie. Tak jest. Reszta nas złami. Tak jest. Nie, to jest tak, jak zwykle. Jeden robi, jak się patrzy, czterech patrzy, jak się robi, nie? I tak powinno być. Tylko uważaj, żeby ci snek nie wjechał w ścianę, nie? Bo... Od strony kablowej już tutaj mamy deceki częściowo położone, przygotowane do podpięcia busbarów, część AC
Też już poukładana, poupinana. No i lecimy dalej z robotą. Ok, i bierzemy farowniczek fotowoltaiczny Solar Edge'a. Dziesiąteczkę, uchwyt właśnie leci do ściany. No i zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj widno, jak widać. Wczoraj dużo zostało zrobione. Natomiast teraz montujemy rozdzielnicę główną. Lecimy z aparatami, z mostkami. Dobra. Grzesiu się tu bawi, tak? Andrzej pomaga, nie? Oczywiście. Tak, Andrzej pomaga, oczywiście, tak. Nadzór, tak? Nadzorują się wykonania. Tak, oczywiście. Dobra. Bo grunt to prąd. Prąd błądzący. Tak jest, dobra. Idziemy na zewnątrz, bo tam już chłopaki panele powiesili. Ale wam pokażę. O, zobaczcie, na konstrukcji. Już sobie wisi 16 modułów, 430, Trina Solar. Tak, i tak jak mówiłem, tutaj jest miejsce na jeszcze kolejnych 6 modułów, bo docelowo to będzie właśnie powiększone. Ta instalacja, natomiast na chwilę obecną montujemy tyle, ile montujemy. No a pod panelami oczywiście mamy podłączone optymalizatory mocy Solar Edge'a. Oczywiście model S, czyli z czujnikami temperatury w złączach MC4. I wszystko ładnie pomocowane, poupinane. Także na całej instalacji będziemy mieli optymalizację. I wiem oczywiście, jak zwykle pewnie część osób powie, że po co optymalizatory, skoro tutaj w zasadzie nie ma cienia. Tak, bo tutaj nie ma co zasłaniać. Natomiast już wam tłumaczę po raz kolejny. Optymalizacja mocy, oczywiście, jak jest cień, ma największy sens. Ale tutaj mówimy również o tym, że mamy monitoring na poziomie pojedynczego modułu, czyli wszelkie anomalie, nieprawidłowości w działaniu będą wychwycone. Jakieś sytuacje, które mamy tutaj, jakieś, na przykład hotspoty, które się mogą pojawić, no to oczywiście tu będzie wszystko w porządku, bo też będziemy wiedzieć, że na przykład panel pracuje słabiej lub mocniej, prawda? Wymiana paneli w przyszłości, jakieś dokładanie, tak, tutaj będzie. Te dokładki nie będą miały wpływu, nie będą jakby ściągane w dół poprzez już panele, które jakiś czas pracują, bo nie wiemy, kiedy inwestor będzie je dokładał. Więc to są kolejne zalety właśnie stosowania optymalizacji mocy. No i to tak bardzo pokrótce, bo na temat tego, co daje optymalizacja i dlaczego warto ją stosować, to już wiele razy mówiłem. Zresztą macie tutaj kartę, zobaczcie sobie, tam opisywałem, jak kiedyś się stosuje optymalizację, kiedy, co ona daje tak naprawdę, więc obejrzyjcie ten materiał, jak nie widzieliście. No i wracamy oczywiście do podłączania części wiktoronowej, bo tam oczywiście jest o wiele więcej roboty niż przy samej fotowoltaice. Uważam, że to jest nie słyszałeś, nie? Dobra, lecimy z dokręcaniem części DC. No i słuchajcie, instalacja dobiegła końca. Mamy zainstalowane 3 falowniki MultiPlus, 2 każdy 5000 VA, czyli mamy razem trójfazowo 12 kW mocy czynnej ciągłej. Moduł Cerbo GX, tam jak widać wyświetlacz. W tej chwili mamy ładowanie z fotowoltaiki, która o godzinie 18, bo mamy już godzinę 18, produkuje nam prawie 900 W jeszcze, zaledwie z mocy 6 kWp. Więc Solar Edge pięknie daje radę. Jak zwykle moduł działa, falownik sobie działa, funkcjonuje. Jest naprawdę fajnie, a jest dzień pochmurny i to mocno pochmurny dzisiaj. Więc nie jest źle. To co widzicie na dole, to są akumulatory Pilonteca US3000C. Nie ma szafy, dlatego to jest tak zostawione nie do końca estetycznie. Natomiast tylko dlatego, że docelowo będzie to rozbudowane o więcej baterii, będzie cała szafa wysoka i wtedy będziemy to oczywiście te kable układać. Na razie jest zrobione, nazwijmy to roboczo, żeby tylko działało, żeby funkcjonowało i tutaj, żeby podtrzymywało, że tak powiem, obiekt, który inwestor sobie zażyczył mieć podtrzymany. O, tak to określę. Także tak to zostało właśnie wykonane. Mocowo mamy tutaj
5,4 kW, jeżeli chodzi o akumulatory, bo tyle dają trzy baterie, natomiast pojemnościowo 10,1 kWh. I jest ładowanie, zaraz Wam pokażę jeszcze, jak to wygląda właśnie na wyświetlaczu, po czym zrobimy próbę z samochodem, zobaczymy, czy w ogóle uciągnie tą instalację, dlatego, że mówię, to moc jest taka, jaka jest, troszkę fotowoltaika wspomoże, ale może się okazać, że wyłączą się baterie po prostu, bo będzie zbyt duże obciążenie. Zobaczymy, wykonamy test. No i tak jak mówiłem, zobaczcie, z fotowoltaiki 800 W w tej chwili, akumulatory jak odpalone były, było 50%, w tej chwili już się doładowały o 7%. Obciążenie na razie niewielkie, bo tak widać, raptem 40 parę tam pod 100 W dochodzi, prawda? Tu mamy te akumulatorki, które w tej chwili się ładują. Busbary, szyna. I oczywiście Cerbo GX, te trzy falowniczki, trzy multiplusy, 5000 VA każdy, rozdzielnica, tu mamy odejście właśnie na zasilanie, tak żeby sobie podłączyć właśnie trzy fazy i jednofazowe gniazda, SolarEdge 10 kW, zabezpieczenia, no i oczywiście nasza instalacja, prawda, to co mówiliśmy, w tej produkcji widzicie, zachmurzone, niebo całkowicie, także nie ma szału, ale jednak produkcja jest dzięki optymalizacji mocy i dzięki podbijaniu napięcia. Mamy tu już do samochodu podpiętą wtyczkę i w tej chwili startujemy z próbą, wepniemy sobie to do gniazda i zobaczymy, czy nam to ruszy. A, na 32 ampery, przepraszam, zapomniałem. O, dobrze. Tak, i musimy sobie przestawić przełącznik na gnieździe. Ładowareczka się uruchamia w tej chwili. I leci 15 amperów. Bardzo ładnie. Pełny off-grid, słuchajcie. Falownika trzeba sobie buczeć. Mamy oddawanie, proszę bardzo, 10,6 kW. Ze słońca 730 W, obciążenie, jak widzimy, trójfazowo 10,4 kW, daje radę. I na akumulatorach mamy objaw, widzicie, ALM, czyli świeci nam alarm, czyli jest przeciążenie. Natomiast one to tolerują, bo są w stanie dwukrotnie więcej oddać siebie mocy niż mają, także jest to dopuszczalne. Pięknie system działa. Widać, że będzie z tego inwestor zadowolony. No i dobrze, moi drodzy. Tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że Wam się kolejna realizacja podobała. Jak widzicie, jeszcze powiem, koryta pozamykane, bo tutaj tak było właśnie zaplanowane z góry. Także no, te kable widzieliście, jak były montowane po drodze podczas materiału. Jeżeli Wam się podobało wszystko, to bardzo serdecznie proszę o łapeczki w górę, o liczne komentarze, o subskrypcję i oczywiście zapraszam do zainteresowanych, tak? Do zgłaszania się. Takich systemów wykonujemy coraz więcej, będziemy robić coraz więcej, no bo off-grid górą. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!